Cześć, dzisiaj jedziemy do miejsca, którego jeszcze nie znam, które nazywa się Markarnd, czy jakoś tak. Taki przynajmniej jest cel. By mieć nowy znacznik. Chociaż jakiś bliżej. Farma. I poznać trochę historii tego czegoś. Jest nasz koleś od podróży. To są stajnie. No to jak otwórz, to otwórz. Powstanie w Markarcie zostało stłumione 20 lat temu. Tych, którzy przeżyli, nazywano regenetami. Renegaci. Znamy się trochę. Kilku mi, że tak powiem, popsuło rozgrywkę w pewnym momencie. Ale nie było tak źle. Mogło być zawsze o wiele gorzej. Na dzień dzisiejszy renegatów nie widziałem zbyt dużo, ale co wyjdzie, to wyjdzie. Na pewno dzisiaj jeszcze chciałem odwiedzić jedno miejsce, ale mam nadzieję, że ten koleś, co tam stoi na koniu, może nam w tym pomóc dotrzeć tam o wiele szybciej, niż ja bym to zrobił z buta. Chociaż to wszystko wejdzie dopiero, jak do niego podejdę i sprawdzę, czy możemy tam się udać. Wypadałoby zobaczyć, co jest w tym mieście. Wiecie co, nagrywam to 2 tygodnie przed majówką i tak się zastanawiam, może nawet 3. Się tak zastanawiam, czy będzie dużo tutaj roboty. Natomiast teoretycznie chcę skończyć na 60. odcinku, więc to jest 59. odcinek, więc jeszcze jeden i kończymy. Czy będzie coś więcej? Nie mam bladego pojęcia. Nadziei wam nie dam, więc powiem, że nie wiem. Czy coś jeszcze się pojawi ze Skyrim? Może zabierzesz do domu biżuterię? O, moja siostra pięknie by wyglądała. Granicę należy do renegatów! Co to było? Nie dam się. Wystarczająco długo nam przeszkadza! Zginę za mój lud. Dlaczego zabiłeś jakąś... O, renegaci! Cofnijcie się wszyscy! Straż Miejska Markartu ma wszystko pod kontrolą. Nie ma tu renegatów. Dlaczego ją zabił? Margaret, on ją zabił na moich oczach. Przybyła z cesarskiego miasta. Zaglądała codziennie i szukała biżuterii dla swojej rodziny w domu. Dlaczego ktoś chciałby ją zabić? To nie ma sensu. Przepraszam. W tej chwili chyba nie mogę zajmować się handlem. Na bogów. Wszystko w porządku? Udało ci się dojrzeć sprawcę? Renegaci? Dziwne. Cóż, mam przynajmniej nadzieję, że w przyszłości ósemka będzie dla ciebie nieco łaskawsza. O, chyba ci to wypadło. Jakaś notatka. Wygląda na coś ważnego. Nie. Chciałem tylko zaczerpnąć świeżego powietrza. Moja notka? Nie, jest twoja. Musiała ci wypaść z kieszeni. Dobra, sprawdźmy. Co? Spotkajmy się w kaplicy Starosa. Mam nadzieję, że zajmiemy się resztą. Idź dalej.
Powiedziałem, idź dalej. Renegaci to tylko banda szaleńców. W porządku. Nad wszystkim panujemy. Cóż to nie za szaleniec? Się do tego. Agent renegatów. Tutaj w mieście. Chyba pracował w hucie. Wielu tamtejszych... Obiecują ludziom, że zabiją wszystkich Nordów rządzących pograniczem. To banda... Chyba pracował w hucie. Zajmiemy Wielu się resztą. Wielu tamtejszych robotników sprzyja renegatom. Cóż to następnego razu. Agent renegatów. Tutaj w mieście. To mi zepsuło cały dzień. Zajmiemy się resztą. Idź dalej. Mam nadzieję, że to... Ha? Nie jestem pewien. Nie czczę Talos. Zdaje się, że słyszałem, jak ktoś wspominał, że jest pod świątynią Dibelli. W tej skale w środku miasta. Okej. No to spore jest. Cesarskim wydaje się, że pod... Wchodzimy i zobaczymy, co tu na nas przygotowano. No. Hopsia, hopsia, jesteśmy w domu. Kto tu w ogóle rządzi? To też jest ciekawostka, ale jakoś na razie tym się nie przejmował. Najbardziej mnie i tak korci, żeby sprawdzić, gdzie zdobędę jakąś krew, żeby to wszystko ogarnąć tak jak potrzeba. I teraz się zastanawiam, czy tą krew muszę zdobyć wszystkich, czy mogę tylko dwóch, trzech albo czterech, czy... Nie, pewnie będą wymagali, żebym wszystkich gdzieś tam, wiecie, znalazł. Okej, jesteśmy na miejscu. Jeśli chodzi o komnaty umarłych, to... pewnie jesteś w Skyrim od niedawna. Na początku też byłem zagubiony. To właśnie tam chowani są mieszkańcy miasta. Ojcowie... Arkej! To właśnie przed jego ołtarzem modlą się... Nie mogę o tym rozmawiać. Zapewniam cię jednak, że Jarl wie o wszystkim. W porządku. I tak miałem zasugerować Jarlowi, żeby najął kogoś do posprzątania. Odkryto, że niektóre ciała zostały... pożarte. Tkanka obgryziona, a kości połamane, by dostać się do szpiku. Nic ani nikogo jeszcze nie złapaliśmy. Tak jakby wiedziało, jeśli zdołasz dowiedzieć się, kto za tym stoi, kapłani Arkaja cię wynagrodzą. Weź mój klucz i uważaj na siebie. Stąpaj uważnie w komnacie. Nie wiadomo, co tam się kryje. Wiem na przykład, co to jest. Przychodzisz do Jarla? Żadnych gwałtownych ruchów. Zrozumiano? A tu Jarla nie ma, to jest strona żelotni. Całe krasnoludzkie miasto pod warownią. Mszuman, cel. Lepiej tam nie chodź, jeśli nie chcesz, żeby pociął cię parowy centurion. A ty kto? Muszę pracować. Anton rzeczywiście wygląda, jakby był w... Jarl trzyma Antona, bo on pracuje z wielką pasją. Zanim cokolwiek powiesz, nie, nie pochodzę z pogranicza. Dobra. Obserwuj niebo. Mój kuzyn walczy ze smokami. A ja? Ja dostaję służbę wartowniczą. Tak jak patrzę, to tak trochę słabo to miasto wygląda. Posprzątaliby trochę.
A nie, to sobie zostawię. Co tu robisz? Teren wykopalisk jest zamknięty. Nie potrzebuję kolejnych robotników. Powiedziałem już, że nie zatrudniam kolejnych strażników. Dornio, wiesz w ogóle... Ja... przepraszam, zbytnio się podnieciłem. Jestem w połowie bardzo stresującej pracy i nie powinienem był krzyczeć. Tak, ich historia i kultura jest w Markarcie wszędzie wokół nas. Rasa kamieniarzy, artystów i inżynierów. Wynaleźli machiny i zbudowali niesamowite podziemne miasta, w których pracowali nad rzeczami pozwalającymi im dorównać samym bogom. Potem, w pewnym momencie, którego wciąż nie jesteśmy pewni, zniknęli. Cały lud w jednej chwili, pozostawiając po sobie jedynie swoje dzieła. To trochę jak Majowie. By chronić moje badania, to po pierwsze. Natomiast wykopaliska w Nszuancel są niebezpieczne. Dwemerskie machiny i pułapki wciąż działają, mimo upływu tysięcy lat. Ależ z ciebie uparciuch! O, no dobrze. Kim jestem, bym mógł stawać na drodze ciekawości? Wpuszczę cię, jeśli zgodzisz się coś dla mnie zrobić. Jest pewien olbrzymi pająk. Jeśli uporasz się z nim, wpuszczę cię zarówno na teren moich wykopalisk, jak i do Muzeum Dwemer. Entuzjazm! Dobrze. Oto klucz na teren wykopalisk. Jestem siostrzeńcem Kalselo. O, nie pozwól mojemu wujkowi. Boję się dotknąć połowy rzeczy, które trzymamy w wieży. Cesarskim wydaje się, że potrzebujemy ich braw. Myślicie, że tu? Dobra, dostałem klucz, więc mogę tu wejść bez najmniejszego problemu. Nie wiem, do której mam to nagrywać. Obstawiam, że pół godziny, tylko że pół godziny, czasem pół godziny. Ostatni odcinek był krótszy, więc ten mógłby być troszeczkę dłuższy. Ostatni chyba był 23 albo 24 minuty, to było naprawdę krótko w porównaniu do tego, co gdzieś tam się jest. Jeśli co musisz? Chyba jednak wolę tak. Mamy jakiś pająk. Może być ten duży pająk. Czy to jest jakiś... Ha!
pożywienie. Dobra, ciul nie żyje. Przeczytać ten dziennik czy coś. Jak się nazywało? Nuchatsu coś tam, nie wiem jak to nawet nazwać, wymówić, żeby było prawidłowo. Naprawdę, to z tym problem jest. Ale chyba już. O, a to co? O, jest! Coś, czego potrzebuje krew. Zdychaj. Jakieś kwatery Nuschal. Ale tyle, ile jeszcze mi potrzeba tych różnych innych dupera i to jest aż... Idziemy powolutku. Czy to była pułapka, czy to był... Broń, którąś broń muszę wywalić. Hmm.
Sorry, coś musiałem wywalić, trafiło na hełm. Jeszcze parę tych dzienników jest. O, i jest jeszcze jeden. Psianka. Ale wiecie co, mam pomysł. Słabe to jest strasznie. Co ty taki silny byłeś? Za daleko poszedłem? Spróbujmy jeszcze raz. Tylko tym razem według mapy. To teraz będzie prosto, w prawo i tutaj będzie w lewo. Tu, tu. Nie są drzwi. Przecież tu powinny być drzwi. Wyżej. I są. Na chlodę zle, ha, ha, ha. Połączmy siłę i wejdźmy tutaj, gdzie powinniśmy wejść. Tam?
niechulne sobie, niechulne. Chociaż... Na szczęście nie jesteś zbyt rozmowny. Dobra, te drzwi. Gdzie jest nasz ziomek? Aha. Czyli jednak tutaj muszę iść. Wyczuwam, że tutaj będą dwa roboty. Dobra, zostaje nam jeszcze w takim razie jedna miejscówka. A mianowicie... Nie no, tu. Nie każe mi stąd wychodzić. Okej, to czemu wyszedłem? Nie wiem. Tutaj mi kazało wyjść. Czy jednak tutaj te na górze powinienem wejść do tego wejścia. Ale przedtem nie było tutaj znaczniku. Thank you.
zepsuty czy coś. Jakie one piękne są. Poczekajcie, aż zobaczę zaraz krzyki. Czy jesteś silniejszy od sfery? Aż dziwne. Właściwie wiecie co, nie mam żadnego pojęcia co ja tutaj robiłem. Szukałem dzienników. I tyle. Tam jest pojedynek na śmierć i życie. I to jakie fajne. Zaatakujesz mnie? Chcę cię zabić. Dobra, walić to nie sprawdzę, ale dropy z niego. Coś czujesz tutaj bardzo dużo tych... Maszyn ożyło i będę miał przesrane. Ale jestem tu na dole. Byłem tak blisko. Może tu
tutaj trzeba wydostać się jakoś. Nie. Kocham się nie móc wydostać z takich miejsc. Muszę wrócić do tych drzwi. I wejść tam na górę. I poszukać tu jakiegoś wyjścia. Bo to na pewno nie jest dobre wyjście. To jest pająk. Może tędy się jakoś uda. Czekajcie, bo tu jest to z tym. Ja muszę się udać tu. Ty leciałeś za mną cały czas. Spróbujemy. Tak, jestem dobrze. Jest dobrze. Pozbyliśmy się za jednym zamachem dwóch tych, jak to się nazywa, dwóch wrogów. I kościstych, i mechanicznych. Napuszczając jednych na drugich. Gdzie się idzie? Nie, nie mam pewnego pojęcia, gdzie tu powinienem iść, chociaż są schody. Gdzie tu mam wleźć? Tu? Dobrze, tutaj. To jest już miejsce, gdzie powinien. Tak, gród pod kamień. Ciekawe, czy tutaj nie będzie jakiś problem z tymi mechanicznymi robotami, które nagle użyły. Tam na dole przynajmniej. Ciekawe, czy tutaj te też nie użyły. Nie zabiły Jarla. A, byłoby się zabawnie. Nie, jednak nie użyły. Artefakty, które odkryłem... Masz moją wdzięczność! Ten pająk przeszkadzał mi w wykopaliskach od miesięcy!
A oto obiecany klucz do Muzeum Dwemerów. Uważaj na eksponaty. Niektóre są bardzo kruche. Zobaczmy. A, więc oto co przydarzyło się Staubinowi. Tragiczne, choć ostrzegałem go, że prowadzi tych ludzi na zatracenie. Niestety, czasami pomnik wiedzy zbudowany jest na fundamentach ze śmierci. Poinformuję rodzinę. Proszę, zazwyczaj płacę badaczom za pracę, gdy wychodzą z ruin, ale chyba już nie będą tego potrzebować. A więc pragniesz zgłębić wiedzę tajemną. Ale stroid ty nie masz. No pokaż resztę. Rozejrzyj się. Księgi. Czytamy. A więc pragniesz zgłębić wiedzę tajemną. Tak. Ale chcę sprzedać tobie, laska, nie? Strój. Amulet. Tak. Tak. To sobie zostaje. Broń, strój. Swoje. Jeszcze pokaż mi swoje księgi, co ty tam masz. Pomienienie, pomienienie świecy, runa mrozu, runa ognia, spokój. Tak. Chcę zobaczyć, co tam jeszcze mogę, wiecie. Mam mnóstwo badań na głowie. Jestem siostrzeńcem Calselmo. Pomagam mu w laboratorium. Okej, a gdzie jest ten grobowiec, lepiej powiedz. Do tego mam miejsca klucz, więc mogę sobie tutaj wejść, zobaczyć. Muzeum Dwemerów. Tyle kasy na książki poszło. Oj, w realu też by tyle poszło znaleźć życie. Ohoho.
Renegatów widziano na północy, w pobliżu reduty Wolty Bruka. Zajrzyj do tego orka w grodzie pod kamień. On zrobi ci nowy pancerz. Mówisz? Laboratorium. To może być ciekawe. Jak mam dostęp do tego, to czego by z tego nie skorzystać? Natomiast wiem jedno. Zaraz koniec tego odcinka i zrobimy kolejny i wyjdziemy stąd. Zupełnie. Mamy krew kolejną, więc myślę, że nie będzie potrzeby, żeby teraz poszukać elfów. Nie ma. Z rozkazu Jarla. Na bogów! Nie! Teraz się mogę stąd wynosić. Bardzo się mogę stąd wynosić. Chociaż nic nie ukradłem. Wpadłem się tylko tutaj rozejrzeć, a on do mnie z mieczem. Masz tu jakieś trzy książki, facet. Łe, to są te tomiki. Nic nie warte. Dobra, może strażnicy nie będą mnie aż tak bardzo atakować. Może mnie nie zaatakują. Jak mnie zaatakują, to będzie dosyć irytującą sprawą, ale no cóż. Tamten mógł mnie nie atakować, by żył. Obstawiamy. Czy będą mnie strażnicy atakować, czy nie? Ja obstawiam, że będą. Dlatego też chcę się z tego miasta jak najszybciej wydostać. Ale to by było na koniec w tym odcinku. Jeszcze zobaczymy, co strażnicy tutaj z tego miejsca mi powiedzą. Czy mnie zaatakują, czy nie? Zaraz zobaczę, czekajcie, schowam broń. Jeśli złamiesz prawo w Markarcie, trafisz do kopalni. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niebawem. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa.